Witajcie ponownie, kochani. Cześć. W dzisiejszym odcinku Kacper, jego przyjaciele i ich rodzice postanowili sami naprawić plac zabaw. Wspólnymi siłami zrobili coś dla wszystkich. I my dzisiaj chciałyśmy Wam pokazać, co Pani Moniko? Że fajnie jest zrobić coś dla kogoś. Dzisiaj zrobimy przysmak dla naszych braci mniejszych, konkretnie dla ptaszków, które zimą mają problem ze zdobywaniem pożywienia. Robiąc taki karmniczek, takie karmidełko, musicie pamiętać o tym, że musicie karmić ptaszki regularnie, ponieważ nasi przyjaciele przyzwyczajają się do miejsca, w którym otrzymują pożywienie. Tak. Do wykonania takiego karmniczka będziemy potrzebować rolki po papierze toaletowym bądź kawałka tektury, z którego sami możecie zrobić taką właśnie rolkę. Tak. Ziarenek. Może być to taka mieszanka, może być sam słonecznik. Przyda się Wam również kawałek pergaminu bądź papieru do pieczenia, sznurek, drapa, nożyczki i rzecz bardzo ważna, czyli masło orzechowe. Pyszna rzecz, nie tylko dla ptaków, ale również dla nas samych. Tak. My tutaj przygotowałyśmy sobie wcześniej już rolkę, skleiłyśmy po prostu naszą tekturkę klejem. Tak. Teraz musimy ją dokładnie posmarować masłem orzechowym. Zrobię to ja, a moja koleżanka Emilka wysypie w tym czasie ziarenka na pergamin. Masło orzechowe będzie takim naszym naturalnym spoiwem, klejem, do którego przyczepią się ziareneczka, które uwielbiają wszystkie ptaszki. Jest to bardzo łatwy sposób na wykonanie zimowego karmnika dla lotnych przyjaciół. Nie potrzebujecie do tego ani zbyt wymyślnych materiałów, ani zbyt dużo pracy. Zresztą przekonacie się o tym sami. I wszystko na pewno znajdziecie w domu. Tak jest. Posmarowaną masłem orzechowym rolkę obtaczamy nasionkami. W nasionkach. Robimy to w miarę dokładnie. Nie jest to może takie proste. Zawsze możecie poprosić o pomoc rodziców. Bądź starsze rodzeństwo, a nawet przyjaciół, jeżeli razem spędzacie ferie. Ok, tak wygląda obklejona rolka. Żeby móc ją zamocować za oknem, potrzebny będzie nam sznurek. Odcinamy taką długość, jaka nam odpowiada i przyciągamy sznurek w środek naszej rolki. Musimy to teraz delikatnie zrobić. Gdzie jest ten sznureczku? Jest. Dobra. Końcówki związujemy. Kurczę, troszkę lepią mi się palce. O. Proszę bardzo. I tak wygląda gotowy karmnik. Proste, prawda? Mamy nadzieję, że uda Wam się zrobić Wasz własny. Dajcie znać w komentarzach. Cześć! Pa!